Ela Romanowska jest już po ślubie? Zdjęcie obiegło internet. Elżbieta Romanowska cieszy się dużą popularnością. Aktorka jest znana nie tylko z licznych seriali, jak choćby Barwy Szczęścia, Rancho, Brzytula 2, Rancho czy W Rytmie Serca, ale także z licznych spektakli teatralnych. Jej rozpoznawalność tylko wzrosła, gdy została prowadzącą program Nasz Nowy Dom. Czyżby w jej życiu prywatnym także doszło do rewolucji? Elżbieta Romanowska cieszy się wielką popularnością. Elżbieta Romanowska w ubiegłym roku trafiła na nagłówki wielu mediów, po tym jak wybrano ją na nową prowadzącą program Polsatu Nasz Nowy Dom. Aktorka nie miała przed sobą łatwego zadania, musiała bowiem zastąpić w tej roli Katarzynę Dowbor, która prowadziła remontowy show od dekady. Nie tylko wielu widzów było do niej bardzo przywiązanych, a nawet nie potrafiło sobie wyobrazić formatu bez jej udziału, także jej pożegnanie z programem wywołało wiele kontrowersji. Wraz ze wzrostem popularności, wzrosło także zainteresowanie fanów jej życiem osobistym. Aktorka stara się chronić swoją prywatność, ale czasami zgadza się na uchylenie rąbka tajemnicy na temat swojego związku. Elżbieta Romanowska jest w szczęśliwym związku. Elżbieta Romanowska w ubiegłym roku ujawniła, że od 2 lat jest narzeczoną. Gwiazda jak dotąd nie zdecydowała się jednak na zaprezentowanie ukochanego światu, i jeśli już pojawia się w jej mediach społecznościowych, to w taki sposób, by nie było widać jego twarzy. Ukochany gwiazdy nie towarzyszy jej także na wydarzeniach branżowych i nie pozuje u jej boku na popularnych ściankach. W rozmowie z Plejadą Elżbieta Romanowska zdradziła, że choć zaręczyła się już jakiś czas temu, ani jej, ani jej partnerowi nie śpieszy się, by stanąć przed ołtarzem. Wszystko przyznawał obowiązków. Czyżby jednak od tego czasu się to zmieniło? Gdyby mi się chyba bardzo marzyła, to bym też to marzenie spełniła, tym bardziej, że jesteśmy zaręczeni. Natomiast myślę, że wszystko w swoim czasie, powiedziała w sierpniu 2023 roku.